Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dać pustynię Saharę komunistom, to zaraz piasku zabraknie. Dać do rządzenia czy do prowadzenia Arkę Noego, no to zaraz komuniści zatopią. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No teraz jest 18 miesiąc tej paniki 19, tego COVID-19. Mówią, że umarło 4,5 miliona ludzi na całym świecie. No jest to na te parę miliardów, na 6-7 miliardów, no to jest spora liczba, no ale to jest powiedzmy mniej niż 1%. No i wszystko podchodzi pod ten COVID. Ludzie, którzy stracili życie w wypadkach motocyklowych, ale mieli COVID, no to są liczeni. Jest to jedno wielkie oszukaństwo. COVID rozpierniczył wszystkie krajowe, międzynarodowe ekonomie. No i teraz Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma o czym mówić. No to w zasadzie doszła do wniosku, że największą potrzebą świata, największą potrzebą wszystkich narodów to jest to, że jest słabe środowisko naturalne. No i że potrzeba w zasadzie chronić świat przed globalnym ociepleniem i ta wina jest w zasadzie ludzi od tego, że od XIX wieku ludzie niszczą środowisko przez to, że spalali kiedyś węgiel brunatny, kamienny, jeżdżą samochodami, wycinają lasy, tak, że te wszystkie przycinki są, no i wypełniają atmosferę z tymi wszystkimi gazami, jak dwutlenek węgla czy metan. No i że trzeba coś zrobić. Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to mówi, że trzeba coś zrobić. No i cały ten raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to jeszcze mówi, że to jest bardzo ciężko, ale że nie będzie lepiej. Że nie będzie lepiej, niezależnie od tego, co ludzie zrobią. No i tak jak się człowiek zastanowi, no to jak to będzie te nasze życie wyglądało, kiedy świat się skończy. No każdy normalny rozumie, że świat się nie skończy, po prostu będzie troszeczkę inny. Jest taki panel, Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzyrządowa, no i oni mają tam taki na swojej stronie internetowej taki aktywny, interaktywny model, który pokazuje, jak to się wszystko dzieje, jak to się wszystko będzie ocieplało, jakie to będzie gorąco. No i wygląda z tego, że nie ma gdzie się ukryć. No nie ma gdzie się ukryć. No tyle tylko, że to są setki lat do przodu. I ogólnie rzecz biorąc, no obejrzyjcie, to jest ciekawe do opatrzenia. No ale co jest najgorsze? No najgorsze jest to, że demokraci po prostu pierwsi przybiegają, socjaliści pierwsi przybiegają, no i mówią, że oni będą rządzili. No ale tak jak powiedziałem, zabraknie piasku na Saharze, a Arka Noego po prostu pójdzie na dno. Patrząc na ten raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, to nawet jeżeli człowiek pomyśli, że faktycznie to ocieplenie jest jakimś problemem, no to każdy normalny zapyta się zada takie praktyczne pytanie. Co oni wszyscy ci fachowcy robią, żeby nie zrobić tego gorzej? Jak oni to wszystko usprawnią, tak? Bo jeżeli oni chcą to prowadzić, czy są w stanie usprawnić, czy polepszyć całą sytuację? No w latach 1450, no to było takie mała era lodowcowa, ocieplenia Sahara, tak śmiechem Sahara, no to te wszystkie rejony Egiptu 2,5 tysiąca lat temu, no to był spichlerz Afryki, no i w sumie spichlerz Europy, bo Europa
Europa ściągała bardzo dużo żyta, zboża z tej północnej Afryki, no bo tam było akurat klimat był dobry do wzrostu. Te wszystkie piramidy, no to przecież one nie powstały na piaskach. Te piaski, które je tam są naokoło, no to tam nikt, nie było cywilizacji, która by zbudowały te wszystkie sfinksy i nie sfinksy i piramidy pośrodku piasków. A to jest jedyne, co to po paru tysiącach lat zostało. Tak, piasek. Także ocieplenie jest nieustanne. Jak każdy normalnie się zastanowi, skąd tyle ropy jest na tym Bliskim Wschodzie pod tymi piaskami pustyni. No jest tyle ropy, bo parę milionów lat temu, no to tam była jedna wielka dżungla, dinozaury biegały, te wszystkie moczary, niemoczary, bagna tamtego było i to było tak dużo, że wszystko to się zamieniło w ropę naftową i tam ciągle pod spodem jest. Także rozmawiać z ludźmi. No, czy podniosło się o 105 czy 2? No oczywiście, że mogło się podnieść, no ale w Ameryce 12 tysięcy lat temu, to w Ameryce, gdzie jest teraz Nowy Jork, Washington, no cała Ameryka Północna, to była w zasadzie kilometr, dwa kilometra były śniegu i lodu. Ludzie dlatego z Alaski przez cieśninę Beringa przeszli, no bo cieśnina Beringa była dosyć nisko, mogli przejść po dnie oceanu, czy tej cieśniny, bo cały lód to cała woda, no to się zamieniła w lód, które były naokoło, bo ilość wody na kuli ziemskiej od 100 milionów lat jest niezmienny. Woda nie wyparowywuje gdzieś do kosmosu i woda nie przychodzi z kosmosu, tak? Tyle tylko, że jest za dużo w niektórych rejonach za dużo wody, w niektórych rejonach jest za mało. Także jeżeli by Ameryka mogła zrobić tunel do Australii, tak by kula ziemska się przekręcała, to ta woda by szła na dół. No oczywiście to jest śmiech, wiadomo, siła grawitacji i tak dalej, no ale to jak się popatrzy na tych wszystkich socjalistów, wszystkich tych postępowców, którzy opanowali kompletnie partię demokratów na wszystkich poziomach rządu, no to oni tam nie są w stanie, oni nie są w stanie prowadzić cokolwiek, nie są w stanie kontrolować miast. W miastach, w centrum miasta, no to jest jeden wielki bandytyzm. W latach 50., 60., 70. biali pouciekali z centrum miasta. W środku to zostały tylko biznesy. No i ludzie, którzy w zasadzie żyją na garnuszku państwa, wszyscy ludzie sukcesu, czy bardziej sukcesu, no to by uciekli na przedmieścia, no ale komuniści, socjaliści prowadzą, czy w zasadzie przewodzą partii demokratycznej, która rządzi tam, no i w zasadzie są jedne, i to jest jedna wielka porażka. Jeżeli popatrzy się na przyczyny tego wszystkiego, dlaczego jest taki poziom kryminalny, czy nawet ten bałagan na południowej granicy. No to milion ludzi już w tym roku kalendarzowym przekroczył granicę. No i to pokazuje, jak demokraci, jak socjaliści po prostu nie potrafią rządzić, nie potrafią prowadzić czegokolwiek. Brak działania na granicy południowej, no to jest spowodowane tym, że oni chcą wpuścić parę milionów ludzi, żeby w wyborach prezydenckich 2028 te parę milionów ludzi miało obywatelstwo amerykańskie. No to jest oczywiste, no ale popatrzeć na Nowy Jork, na San Francisco, na Chicago, na Washington, Portland, Oregon, Filadelfię, no to wszystkie te wielkie miasta są rządzone przez komunistów, przez demokratów i tam jest jeden wielki syf kiła i mogiła.
No i teraz jeżeli wszystko się rozpierniczy, wszystko to będziemy widzieli ognie piekielne, no i najgorsze jest to, że komuniści będą mówili, że oni, że tak, faktycznie jest to wszystko beznadziejne, no ale trzeba robić jeszcze więcej tego, co oni robili, no bo tak komuniści mówią, tak, że socjalizm teoretycznie jest wspaniały, tyle tylko, że praktyczni ludzie zapobiegają temu, żeby był, wprowadził nas do raju. A jeszcze bardziej najgorsze jest to, że wszyscy ci socjaliści będą oskarżali społeczeństwo za to i będą wciskali ludziom te poczucie winy za to, że powiedzmy bandytyzm w miastach to jest dlatego, że jest systematyczny rasizm, tak? Nie to, że oni tam sami się nawzajem rozstrzeliwują. Tak samo te poczucie winy chcą na nas wprowadzić za to, że świat się spala tylko dlatego, że my spalamy węgiel, ropę i te wszystkie kopaliny od początku rewolucji przemysłowej. Także oni wiedzą jak oskarżyć, jak zawstydzić, no ale to jest takie szczucie przeciwko normalnym. I jedna też następne pytanie w stosunku do tych postępowych. To nie jest tylko to, jak oni będą rządzić, no ale jaka będzie ich polityka. Polityka na przykład na temat tego rasizmu, łącznie z tą naukami rasowej teorii krytycznej teorii rasowej, no to w zasadzie to wszyscy normalni to odrzucają. Wszyscy normalni wiedzą, że są ludzie sukcesu i ludzie niesukcesu, są ludzie pracujący, ludzie niepracujący, ludzie, którzy płacą podatki, ludzi, którzy nie chcą płacić podatki i tak dalej, i tak dalej. Także nikt nie akceptuje tych idei i jest coraz większy opór w Ameryce, w szkołach, w miastach, w prywatnych i w państwowych. No, może się okazać, że Ameryka, no jest nadzieja, że nie dojdzie do takiego konfliktu jak w Hiszpanii, kiedy komuniści tam w latach 1930 po prostu atakowali, no i konserwatyści po prostu żyła im pękła, no i mordowali się nawzajem. Komuniści mordowali konserwatystów, konserwatyści mordowali komunistów, no to były okropne czasy. Wszyscy krytykują Franco, no ale nikt nie pamięta to, co komuniści robili przed nimi. Tak samo Chile. W Chile to było to samo. Ta junta wojskowa, to wszystko się zaczynało od komunistów, od prowokacji, od terroryzmu. W Ameryce mam nadzieję, że nie dojdzie do tego. Mam nadzieję, że ci komuniści są rozbestwieni, no ale jeszcze jakoś politycznie ludzie zaczną wybierać normalnych. Tak samo tajemnicze to jest wszystko, że ci wszyscy zieloni środowiskowi aktualnie wierzą w to, że ziemia jest na pograniczu kataklizmu. Oni wierzą, że to wszystko jest jakaś nadchodząca apokalipsa, że to wszystko rozwali i w ciągu 30 lat nic nie będzie. No naprawdę trzeba być kretynem, żeby w coś takiego wierzyć. No ale oni mówią, że powodzie, że pożary, huragany, topiące się polarne, te wszystkie lody polarne, no to doprowadzi do zniszczenia. No jakie jest rozwiązanie? No rozwiązanie jest takie forsa. Także, że oni chcą być autoryzowani do tego, żeby mieli absolutną władzę. No i chcą wydawać pieniądze, żeby przeciwstawić się temu wszystkiemu, ale to do normalnych ludzi to po prostu nie
nie przemawia. To jest tak nienormalne, że normalny człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Pandemia 19, no to jest wstyd i hańba. 18 miesięcy, większość ludzi się zorientowała, o co to chodzi. No ludzie są już politycznie zmęczeni, politycznie są sfatygowani, politycznie są wycieńczeni, ale widzą, większość widzi, co Partia Demokratyczna jest w stanie zrobić. No i są wszyscy normalni, widzą, że po prostu to zawstydzanie to jest takim normalnym stopniem do tego, żeby prowadzić politykę czy walkę polityczną. W pewnym momencie dużo ludzi po prostu wzruszy na ramionami, przestanie po prostu słuchać tego i zacznie jakiś robić opór. No będzie to wewnętrzna emigracja, no albo olewanie po prostu tak do pełnego stopnia, że no bo jest to tak beznadziejnie i wielkie, że po prostu zrezygnują. To nie zawsze było tak z demokratami. Demokraci byli w miarę normalni. 40-50 lat temu demokraci amerykańscy była to partia, no 150 lat temu to była partia właścicieli niewolników. Oni później dopiero w latach 1960-tych skumali się z murzynami i postawili na socjalizm, który teraz po 50 latach widać widocznie. Jest taki stan, powiedzmy, Vermont. No to Vermont w 2010 roku wprowadzili taki stanowy jedno system opieki społecznej, no i wszyscy mieli płacić do jednego koszyka. Zamiast poprzednich ubezpieczeń, prywatnych ubezpieczeń z konkurencją i ze wszystkim, no to po 3-4 latach okazało się, że ten system państwowy czy stanowy jest tak nieefektywny, że musieli zrezygnować. No ale Bernie Sanders, komunista, który ma 4 czy 5 domów w Ameryce, który pojechał na podróż poślubną do Moskwy, komunista zawodowy w polityce 50 lat, no to on ciągle mówi, że to musi być jeden państwowy system. I tak samo jak wariatka Elizabeth Warren, no ona dla odmiany dostała się do szkoły jako biała, bo udawała, że była Indianką. Kalifornia. Widać Kalifornia. Od 30 lat najbardziej socjalistyczny stan w Ameryce. No klimat ma przyjemny, ale od po Reaganie. Reagan no to był konserwatystą, a później no to już wszyscy ci Meksykanie, którzy tam przyjechali i wszyscy socjaliści ze wschodniego wybrzeża zmienili całą Kalifornię, no to oni są najbardziej socjalistyczni i tam jest jeden wielki syf. Tam się pali. Oni postawili na zieloną energię, na cele słoneczne, na wiatraki i tak dalej. Zabronili używania węgla, ropy. No i to teraz się tam niszczy. Te koszty są takie wielkie, że niczego nie reperowali. Elektrownie atomowe pozamykali, no i tam jest jeden wielki syf kiła i mogiła. W Nowym Jorku to samo, ten zboczeniec Andrew Cuomo zamknął elektrownię atomową na indiańskiej wyspie. No to teraz kompania ta elektryczna dawała takie ogłoszenie, wysyłała teksty, w których było napisane, jeżeli masz problemy z energią, no to po prostu przetekstuj coś. No i to jest to, co się dzieje. Socjaliści po prostu niszczą wszystko, do czego się dotkną. No ale to wszystko jest zrobione w imię budżetówki. Pensja dla wszystkich pasożytów lewackich.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. No czasami jest monetyzowany, ale przez 7 dni cenzura amerykańska tego jednego wielkiego kanału zablokowała mnie na 7 dni. Staram się puszczać na innych kanałach. No raczej nie będę wypowiadał tej nazwy. Możliwe, że będziecie mogli oglądać mnie na dwóch stronach. Przekaz dla normalnych, konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na swoje podatki. Zdrowia dla normalnych.